Dobra, oglądamy, moi drodzy, historię GTA. Nie grałem w GTA nigdy, więc chcę się dowiedzieć, jaka jest historia tej serii. Pierwsze GTA, które będzie grane, to będzie albo GTA 6, albo jeszcze się skuszę wcześniej na piątkę lub czwórkę, zobaczymy. Powódź tysiąclecia, film Titanic i powstanie Grand Theft Auto. Te trzy rzeczy miały miejsce w 1997. Co ty gadasz, że GTA jest takie stare? My oczywiście skupimy się na tej ostatniej. Pierwsze GTA, starsze ode mnie. Stworzona przez DMA Design i wydana dzięki BMG Interactive. Produkcja trwała 2 lata, a sam projekt nazywał się początkowo Race and Chase. Jak sam tytuł wskazuje, Race and Chase. Błagam. Dobrze, że zmienili. Wyścigowa, stawiająca największą wagę na jeżdżenie autami, pościgi i tak dalej. Jednak jak się z czasem okazało, pomysł nie był idealny, a twórcy postawili większą wagę na swobodę rozgrywki. I tak no oto dostaliśmy grę z gangsterem, wykonującym zlecenia i siejącym zniszczenie na miastach. Boże, inspirowanym święty. Miami, San Francisco i Nowym Jorkiem. No i wiadomo, gra z perspektywy dzisiejszych czasów jest nudna i nijaka. Prawie jak większość przeglądarek. Wyjątkiem z pewnością jest opera GX. Nawet fajna jest operka, no to prawda. Instalacji. No ale wracając do GTA 1, wyszły również dodatki. To ciekawy ruch, bo oryginalna gra po premierze wzbudziła duże kontrowersje i raczej mieszane opinie. Produkcja była uznana za tak brutalną, że wzbudziła rozmowy polityków na jej temat. Było jakieś Jezu, gadanie, daj spokój, przecież jeszcze z 10 lat temu było tak głośno o tym, że dzieci do siebie strzelają tylko dlatego, że grają w GTA. Aha, pewnie, jasne. To tego powód. Zbanują, zablokują dostępność, bla bla bla. Przecież oczywiste, że tego nie zrobili. No oprócz Brazylii. Ona akurat zbanowała i zabroniła sprzedaży GTA. Rok po premierze firma BMG Interactive została sprzedana w ręce Take-Two, czyli wykupiony został wydawca oryginalnej produkcji. Tak oto powstało Rockstar Games. Pierwsze z rozszerzeń do GTA to Londyn 1969. Londyn mieści się w Wielkiej Brytanii, więc też tam rozgrywa się akcja. Po co to mówię? No bo twórcy tego rozszerzenia najbardziej w procesie całej produkcji narzekali na to, że musieli zmienić ruch drogowy na lewostronny. No ale nie... Każdy na to narzeka, nawet w realu, jak tam pojedzie, daj spokój. Nic dziwnego, jak robili to w piwnicy warzywniaka. Grę tworzył kanadyjski zespół i w sumie to mało o tych Angolach wiedzieli, więc wiedzę czerpali głównie z filmów i internetu. Chyba wyszło im całkiem dobrze, chociaż dialogi postaci mnie skrajnie bawią. It's Tuesday, innit? Listen, boy, we're looking for a lad who can do his stuff. I've heard you'll be... To już ja robię lepszy akcent brytyjski. Tasty. No messing around or you get a slap. Kilka miesięcy później wyszedł dodatek Londyn 1961. Czas gry mieścił się 8 lat wcześniej od poprzedniego. Chciałem się pochwalić, że potrafię czytać tytuł. Rozszerzenie zostało wydane za darmo i tylko na pecety. Chociaż niech za darmo was nie zwiedzie. No te pierwsze części wyglądają strasznie, nie? W sensie to jest coś, do czego jeżeli nie masz nostalgii, to po prostu do tego nie wrócisz. Wygląda to tragicznie. Nie potrzebowaliście i podstawki, i pierwszego dodatku. Gra bardzo podobna, ale posiadała nowe pojazdy, misje i nową mapę multiplayer wzorowaną na Manchesterze. W tym samym roku co ten dodatek wyszło coś znacznie ciekawszego, czyli GTA 2. Oho. Akcja toczy się w USA, gdziekolwiek. To znaczy tak nazywa się miasto. Aha. Anywhere City. Do GTA 2 powstał również film krótkometrażowy. Jezu, jaki dziwny napis, nie? Strasznie brzydkie logo. Obrzydliwe. Jak na każde czasy brzydkie. Metrażowy, stanowiący prolog do gry. Mapa duża i całkiem ciekawa. Gra zachowała większość mechanik z pierwowzoru, ale mniej lub bardziej je podrasowała. Ale graficznie dużo lepiej to wygląda już, no. Możliwością wprowadzoną do tej części jest wykonywanie misji dla różnych gangów, a w grze znajdziemy ich aż 3. Wypełnianie kontraktów dla jednego gangu podwyższy nasz respekt w ich oczach i zaniży ten respekt w oczach innych gangów. Dodatkowo różnicą względem jedynki jest tutaj policja, albo to, że jest bardziej rozbudowana. W pierwszym GTA ścigała nas jedynie policja lokalna. W GTA 2 siły policyjne zostały rozszerzone o SWAT, agentów specjalnych kurde, i wojsko. Pojawiły się też nowe bronie i możliwość jeżdżenia taksówką za opłatę. $1 for 1 second. No więc jak gra się przyjęła, no ponownie średniawo. Ludzie uznali, że zmieniło się... Ale 70 to już nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Zdecydowanie lepiej, nie? Byt mało względem poprzedniej części, więc Rockstar wiedziało, że trzeba... 70 to jest taka gra... Ok. Coś zmienić. W taki oto sposób ich kolejna gra była już trójwymiarową produkcją. Przeskok był naprawdę imponujący. Pełnoprawne cutscenki, angażujące misje... Ty, no dobra, przeskok jest potężny. ...wany otwarty świat, ciekawe radio. Teraz na PS-ie, czyli wszystko gra.
fajna obsada aktorska i nie najokropniejsza fabuła. W grze wcielamy się w niemowę o imieniu Cloud, który... No to już jest coś, co faktycznie realnie można pograć nawet w tych czasach, bo nie chuje w oczy przesadnie. To stary vibik, ale już taki, no, jeszcze by uszło. Został zdradzony przez dziewczynę podczas napadu na bank. Przed ponownym spotkaniem musi... Teraz 9 na 10 to ściek? Znaczy dobra, no umówmy się, że co do zasady recenzje w ogóle sensu nie mają, liczbowe w tym momencie, ale no. 70 to wtedy jak oceniali, to wydaje mi się, że to była taka ok gra. Jak się po szczeblach mafijnej kariery. Twórcy starali się balansować misje i zadania ze swobodą rozgrywki oferowaną w poprzednich częściach. Rozwiązali to całkiem okej. Okay. Misje główne muszą być wykonywane, aby odblokować nowe tereny miasta, czy na przykład nowe bronie. Można także zignorować wszystkie misje i poprzestać na zwiedzaniu świata, kradzieżach pojazdów, czy pościgach policyjnych. Pomysł i możliwości gry połączone z użyciem technologii 3D przyczyniły się do dobrych opinii po jej wydaniu. GTA 3 zostało najlepiej sprzedającym się tytułem roku 2001. Co ty gadasz? I jak wiadomo, do teraz ludzie uznają ją za swojego rodzaju prekursora gier, takich gangsterskich, jakie znamy dzisiaj. Chociaż, jak można się domyślić, nie obyło się bez problemów. Gra została wydana kilka tygodni po ataku terrorystów na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Co musieli w związku z tym zmienić twórcy? Kolor aut policyjnych, trasę lotu samolotu, usunąć jedną misję, wysiąść dialogi i fragmenty audycji radiowych. No, mimo wszystko, to właśnie ta gra wytyczyła drogę Rockstarowi, która pozwoliła spiąć się im na sam szczyt. Na wydarzeniach z GTA 3 zostało opartych 5 kolejnych tytułów z tej serii. A kolejnym było oczywiście GTA Vice City. A, czyli większość to tak było. Produkcji. To na bazie trójki jakby. A to ciekawe, nie wiedziałem tego, wiecie? Okej, okay, czyli z tego to wszystko jakby wyszło. To był ten główny pień GTA 3. Vice City, San Andreas, Advance, Liberty City Stories, Vice City. No ludzie mówią, że Vice City, San Andreas... Takie legendarne chyba, nie? Tytułów z tej serii. A kolejnym było oczywiście GTA Vice City. Większość poprzednich produkcji tworzył ten sam skład, co pierwsze GTA, DMA Design. Został on kupiony przez Take-Two i przemianowany na Rockstar North. I to też oni zajmowali się GTA Vice City. Planowanym dodatkiem do trzeciej... I teraz w Vice dzieją się wydarzenia szóstki, nie? Znowu. ...osadzony w mieście wzorowane na Miami. I choć ostatecznie Vice City nie było dodatkiem, a pełnoprawną produkcją, to da się tutaj odczuć bardzo dużo cech wspólnych z ich poprzednikiem. Mnóstwo osób wręcz narzekało, że gra została zrobiona na szybko, byleby zdążyć przed świętami i wycisnąć więcej pieniędzy. No, ale tak często jest niestety. Gry są raszowane, żeby wiesz, sprzedać je w dobrym okresie. Konsumentów. Ale wiecie co? Ja mam to w dupie. Ten vibe jest nie do podjęcia. W grze wcielamy się w dżentelmena o imieniu Tommy i nazwisku Versetti, który został wypuszczony z więzienia Tommy po 15 Versetti. Latach od siatki. Został zamieszany w transakcję narkotykową, niespodziewanie przerwaną przez nieznanych sprawców. Szukając tych sprawców, Tommy rośnie w siłę, pracując dla najważniejszych ludzi w mieście. Tak jak ta gra, GTA Vice City daje graczowi ogromne miasto, zapełnione budynkami, pojazdami i przechodniami. Ale gra umożliwia kupować na przykład różne nieruchomości, lub ze striptizem, firmę taksówkarską, no. Co ciekawe, GTA Vice City, jak i GTA 3, miały mieć multiplayer, głównie przez pryzmat tego, że dwie pierwsze części GTA go posiadały. Bo w stawie gry jest też dużo gwiazd, jak na przykład ten ziutek z Breaking Bad. Po premierze GTA Vice City zostało najlepiej sprzedającą się grą roku 2002. Ale aż tak kolorowo nie było, bo spirala politycznego hejtu napędzała się coraz bardziej. Dużo polityków grzmiało o szkodliwości. No pewnie, bo najłatwiej po prostu obrzucić winą grę komputerową, nie? Gry to szatański produkt, który pierze mózgi dzieciom. Wcale nie jest tak, że mamy jakieś problemy wewnątrzpaństwowe. Wcale nie jest tak, że mamy problemy społeczne. To wszystko wina gier, że są strzelaniny itp. Czy takich gier, które na zdrowie mentalne społeczeństwa. Były pozwy, były kłótnie, ale wiecie co? Rockstar chyba się nie przejmowało. Bo dwa lata później wydali GTA San Andreas. Rekord ustanowiony przez Vice City został kompletnie zmieciony przez San Andreas. Teraz to ta produkcja stała się najlepiej sprzedającą grą na PS2 wszechczasów. W GTA San Andreas sterujemy afroamerykaninem, Carlem Johnsonem. Na samym początku widzimy, jak znęca się nad nim policja, a pierwszą rzeczą, którą robimy w tej grze, to ukradnięcie roweru. GTA San Andreas oferuje graczom do eksploracji cały stan San Andreas, składając się z miast Los Santos, wzorowanego na Los Angeles, San Fierro na San Francisco, Las Venturas na Las Vegas. Mapa gry jest kilkukrotnie większa od Vice City, akcja gry rozgrywa się w roku 1992. Głównym jej bohaterem jest wcześniej wspomniany Carl Johnson, który powraca do Los Santos po tym, jak dowiaduje się o śmierci swojej matki. CJ znajduje tam swoich przyjaciół oraz rodzinę. Podczas gry próbuje odbudować
swój gang, ściera się ze skorumpowaną policją i powoli odkrywa prawdę o wydarzeniach. No to jest legenda, to nawet ja kojarzę te wydarzenia, mimo że kompletnie nie miałem styczności z GTA w swoim życiu. Gra została napakowana większą ilością elementów a la RPG. Mogliśmy dopakować na siłce, albo obżerać się i przytyć. Mogliśmy wkroczyć do fryzjera, by z naszej łysej glacy zrobić afro, zrobić tatuaże, zmienić ubranie i naprawdę ta wiele mechanika więcej. Ta mechanika, bo ona ma wrócić szóstce, że możesz się wyćwiczyć albo stać się cysterną. Mogłeś nawet pływać i się wspinać. A co najważniejsze, w grze pojawił się hazard. Jak wiadomo, 99% hazardzistów rzuca piękna swoją pasję rzecz przed największą wygraną, więc najlepszym wyborem jest spędzenie całych dni w kasynie. I również, jak wiadomo, 70% z was nie subskrybuje tego kanału, więc zostawcie kurwa suba. Oprócz tego pojawiły się też inne minigierki. CJ mógł znaleźć sobie dupeczkę, a w ogóle przed wydaniem mieliśmy nawet minigierkę uprawiania miłości. Ale twórcy nie wrzucili do ostatecznej wersji gry. No, ty żartujesz, że taka minigierka była planowana? Uprawiania co ty gadasz? Ale zostawili to w plikach. Jakiś modder rok po wydaniu odkrył sobie ten fakt i postanowił go upublicznić, umożliwiając graczom przeżycie tych niesamowitych chwil. Po tym odkryciu gra została sklasyfikowana jako produkcja Adults Only, a to ograniczało... Kto by się spodziewał? ...możliwość sprzedaży, co zmusiło wydawcę do wypuszczenia na rynek wersji nie zawierającej kontrowersyjnych scen, więc problem się rozwiązał. Było też ponownie parę zamieszań politycznych na temat tej gry w negatywnym świecie, wypowiedziała się na przykład Hillary Clinton, co spowodowało, że wrzucili jej twarz na statuę wolności w GTA 4. No ale niestety GTA San Andreas nie miało multiplayer. Tak więc oto w maju 2006 roku powstało San Andreas Multiplayer. W międzyczasie większą popularność zaczęło zdobywać również MTA, czyli Multi Theft Auto. Największą popularność w tych modyfikacjach wielosobowych to był chyba tryb roleplay, czyli udawanie życia w grze komputerowej, ale mogliście również wejść sobie na deathmatch. Dobra, czyli te gry to jeden wielki syf i chlew, tak? Jednym słowem. I dlatego ludzie to kochają. I parę innych. Koło wydania San Andreas wyszło też GTA Advance na Game Boy Advance. Zrobiło ją... Ja nigdy nie rozumiałem tego fenomenu, powiem szczerze. Zawsze byłem tym gościem, który lubił to takie średniowieczne fantazy bardziej niż nowoczesne rozpierdzielanie. Ale muszę kiedyś spróbować, no. Digital Eclipse. Gra ma też wiele elementów z nowszych gier z serii. Jakieś tam bronie, misje poboczne, HUD, radar, rzeczy, które pojawiły się pierwszy raz w GTA 3. A no ale sama rozgrywka jest praktycznie kalką z pierwszych odsłon. Ciekawe jest może to, że postacie w tej grze to są też postacie z trójki na przykład. Ale nie wiem, co ja mam o tym gadać. Teraz pora na kolejne eksperymenty, tym razem z przenośną konsolą PlayStation Portable. GTA Liberty City Stories to pierwsza gra z serii na tą platformę. Akcja gry dziejąca się w Liberty City w roku 1998 jest prequelem zdarzeń z Grand Theft Auto Advance i Grand Theft Auto 3. Głównym bohaterem jest Tony Cipriani, postać, dla której można było pracować w Grand Theft Auto 3. Nie wiem, czy jest tu dużo ciekawego do opowiadania, ale przygotowując tą grę, deweloperzy zdobyli sporo doświadczenia, w związku z czym ich kolejne kieszonkowe dzieło, Grand Theft Auto Vice City Stories, wydaje się wyraźnie lepsze od poprzedniego. Akcję osadzono w 84, czyli 2 lata przed wydarzeniami znanymi z tej ostatniej gry. W roli głównego bohatera jest Victor Vance, gangster i były żołnierz piechoty morskiej. Ja jestem ciekawy, jest to, co o czwórce twórcy powie. Pozwolili nam na... Z tego co wiem, czwórka jest chyba najlepiej oceniana w ogóle. Podzajenie do całkiem sporej ilości serii budynków. Jeżeli chodzi o takie oceny krytyków, które jasne nie mają znaczenia, ale coś to mówi, nie? Przykład, przejechanie się na diabelskim młynie, to mega. Obie części tych gier zyskały tytuł najlepiej sprzedając się tytułów na PSP kiedykolwiek. I tak oto potem pojawiły się GTA 4. Ta muza jest dobra fest, ziomek. Potężna muzyka. Uniwersum HD w serii Grand Theft Auto została stworzona na autorskim silniku Rage, który wcześniej posłużył Rockstarowi jedynie do gry o tenisie stołowym. Ale to całkiem ważny segment, bo ten silnik oprócz znacznie lepszej grafiki umożliwił twórcom m.in. genialny system jazdy autem. To wygląda naprawdę konkretnie, nie jest źle. Niszczenia tych aut oraz fizykę postaci. Upadki, potrącenia, nawet przeciąganie człowieka autem po podłodze, który złapie ręką za klamkę. Nie wiem, takie rzeczy mnie fascynowały te 16 lat temu i fascynują dziś. A no pewnie. Właśnie, 16 lat temu. GTA 4 ujrzało się codziennie w roku 2008. W grze pojawiły się również pomniejsze wybory fabularne. Rzadko wychodzą te GTA, ale to lepiej, nie? Bo wtedy jest takie większe wow i mają też więcej czasu, żeby to dopracować, cholera. Albo kręgle. Niestety, oprócz wprowadzenia kilku nowych funkcji i przywrócenia multiplayer, gra została również wykastrowana o parę rzeczy, które fani GTA doceniali. Ludzie narzekali na powolną rozgrywkę, brak samolotów, brak GTA 6 wychodzi późno przez sukces GTA Online. A czy mi się wydaje, że po prostu GTA Online dało im więcej czasu na to, żeby tworzyć szóstkę, nie? Bo tak to musieliby, chyba żeby lecieć dalej na fali hype'u, szybciej to wypuścić, a dzięki temu mogli sobie popracować dłużej nad tym, doszlifować ten projekt i wydoić kasę. Możliwości rozwoju postaci, jak w San
Andreas. Ogromny miejski teren, bez jakiejś zieleni, takiej pustej, fajnej przestrzeni. Brak czołgów, nudną paletę kolorów, zbyt skomplikowany model jazdy i ogólnie małą ilość fanów z rozgrywki. Ale powód, dla którego tak jest, to to, że jak na GTA, do dziś jest to najmroczniejsza i najpoważniejsza część z tej serii. Ta? Postać, którą przyjdzie nam kierować, to Niko Bellic, Serb z Jugosławii z ciężką wojenną przeszłością. Znalazł się w Liberty City, żeby... Trevor, bo to mi się kojarzy. 5? A, dobra. Okej, dobra. Smakować amerykańskiego snu. No ale tak naprawdę musimy żyć się z coraz to większymi problemami. Widać, że twórcy postawili w tym przypadku na mocną imersję rozgrywki. Dlatego nie postrzelamy sobie czołgiem w środku miasta. Ej, to graficznie mi się naprawdę podoba. Jak czy jakiś klimacik jak na serię GTA, okazał się to zbyt duży przeskok klimatu. Swoje 5 groszy dołożył też fakt, że gra miewała problemy z błędami i optymalizacją. I tak oto GTA 4 to dla jednych najgorsza, a dla drugich najlepsza część z tej serii. Ja akurat czwórkę uwielbiam. Tak samo jak krytycy, bo w serwisie Metacritic... No właśnie chciałem powiedzieć, że kiedyś sprawdzałem sobie topkę i tam chyba jedna z wyższych not jest 9.7. Ta 4 jest do dzisiaj najlepiej 9.8. Lepiej ocenioną grą kiedykolwiek na... Nie wiem, miałem to na ekranie i nie przeczytałem, dobra, nie ważne. Opinia użytkowników nie postawiła jej aż tak wysoko. Ale 8.2 to też jest świetna nota, co by nie mówić. Gra tak czy siak była finansowym sukcesem, zarabiając 500 milionów w pierwszych tygodniach od wydania. No i plus mamy też dużo... Ile? Nawiązań do Polski. Druga bitwa? Ja nie myślę. Ej, jesteś głupi? Ale to nie koniec gadania o tej słonie. Wyszły się dwa DLC-ki, które pozwolę sobie na szybko omówić. Pierwszy traktuje o gangu motocyklowym The Lost, w którym wcielamy się w Johnnego Klebitza. Rozszerzenie wprowadza nowe minigierki, nowe pojazdy, nowe bronie, siłowanie się na ręce, dno oceanu. Dodatek wyszedł niespełna rok po premierze podstawki. Spoko w sumie. I został przyjęty całkiem ciepło. Ze średnią krytyków na Metacritic 9 na 10. Fabuła też raczej mroczna, no i główna postać... też git. Szkoda, że w GTA 5 Trevor go tak rozjebał. No ale o tym zaraz. Póki co przejdźmy jeszcze do drugiego dodatku, którym jest Ballada Geja Tonego. Rozszerzenie przyjęte tak samo ciepło jak poprzednie, wydane w październiku tego samego roku. Tutaj sterujemy Luisem Lopezem, 25-letnim ochroniarzem i partnerem biznesowym Antoniego Price. Oni serio zrobili taki dodatek? ale Sigmy. Tytułowego Geja Tonego. Gdy Tony wpada w tarapaty, podpadając rosyjskiej i włoskiej mafii, Louis bierze na siebie przyjęcie go z opresji. Co się nazwa bawi tak wprost? W tym DLC-ku Liberty City uległo niewielkim zmianom. Dostępne dla gracza są wnętrza niektórych klubów nocnych, pole golfowe, a miasto wydaje się czystsze niż wcześniej. Potem te dwa dodatki zostały wydane jako oddzielny produkt, nazwany Episodes from Liberty City. Mogłeś sobie w nie zagrać bez posiadania podstawki. Wow. Grand Theft Auto Chinatown Wars to kolejna część, pierwotnie stworzona na potrzeby konsoli Nintendo DS. Ta konsolka ograniczała rozmiar gry, ale twórcy jakoś sobie poradzili. Fabuła rzuca nas na ulicę Liberty City, a my wcielamy się w postać Hyunga Lee, członka chińskiej grupy przestępczej, usiłującego udowodnić przed rodziną swoją wartość, pomścić śmierć ojca oraz odzyskać Zhuzhan, cenny miecz będący... Brzmi jak najbardziej możliwy sztampowo fabuł takiej jakuzy. Udowodnić swoją wartość w rodzinie, zemsta, zdobyć coś, wiesz, to jest każda jakuza. Po kolei z Hindorem. Nie będę wymagał od GTA głębi, ale bawi. Honoru rodziny Lee. Mimo tego, że chodzimy po tym samym mieście co wcześniej, Rockstar zadbało, żeby uniknąć wtórności. Mamy nowe tereny, zmienili trochę układ ulic, dodając także świeże ścieżki. Akcję oglądamy z ujęcia stanowiącego kompromis pomiędzy widokiem złotoptaka, Wrzucanie takiej gry na DS-a było chyba nie najlepszym pomysłem. Ciężko by mi się w to grało, coś czuję. Z innym rzutem izometrycznym. W oczy rzuca się taka specyficzna komiksowa grafika, wykonana przy użyciu techniki cel shading. Postacie są obrysowane czarnym konturem, a całość jest dość kolorowa. Ale koniec gadania o tych półproduktach. Pora przejść do tego, na co wszyscy czekali. Czyli na GTA 5. Kolejny ogromny przeskok. Produkcja zaczęła się tuż po wydaniu czwórki, a wraz z czasem zespół deweloperów urósł do ponad 1000. Gra prócz przeskoku graficznego zaoferowała również całkowicie nową i odświeżającą funkcję zmiany postaci. Tak jak stary, ile lat temu to było? Bo to wygląda dalej naprawdę dobrze. Trzech protagonistów w trzech oddzielnych produktach, tak tutaj mamy w jednym. A od zmiany postaci... Historia się wzajemnie przeplata i choć nie jest wybitnie napisana, to zdecydowanie pasuje do tonu rozgrywki. Twórcy odeszli od szarego świata z poprzedniej części i ponownie wsadzili nas w rozgrywkowe GTA 6 to będzie taki rozp***dol.
Nie wiem. Jeszcze jak to będzie console only, Sony tak czeka na te pieniążki. Jak ludzie będą specjalnie konsole kupować po to GTA, przecież to jest pewne. Miejsce pełne szaleństwa. Chociaż trzeba przyznać, że gra i tak stawia na trochę większy realizm. Postacie to socjopatyczny Michael, psychopatyczny Trevor i nijaki Franklin. Według ankiety, tego trzeciego lubicie najbardziej. W GTA San Andreas CJ Crad Rover na pierwszej misji, w GTA 5 na pierwszej misji Franklin kradnie auto. W taki sposób go poznajemy. Dwie poprzednie postacie poznajemy już w prologu w trakcie napadu na bank. W grze mamy również parę pomniejszych wyborów, trzy zakończenia i parę napadów. Pojawiły się one ze względu na pozytywny odbiór pojedynczego napadu w GTA 4. Rockstar przywróciło też kapkę funkcji a la RPG. Postać może rozwijać na przykład kondycję biegając, albo zwinność skradając się, no. Było też trochę więcej minigierek, od tenisa do penis... A nie, ten obcas na mapie to nie minigierka. Ale są też rzutki, yoga, randomowe NPC na ulicy, więc naprawdę było co robić. Gra była wypchana nowymi pojazdami, broniami, misjami pobocznymi oraz tajemnicami i ciekawostkami. Produkcja to zdecydowany powiew świeżości i odzwierciedlają też to wyniki finansowe, bo gra zarobiła $1 miliard w 3 dni. Co? O kurwa. Ja myślałem, że to ogólnie do teraz, a to w 3 dni tyle zarobiło. O Jezus Maria. Biorąc rekord największej premiery wszechczasów. Zresztą nawet dziś są w top 3 najlepiej sprzedających się gier. Ale akurat na to... A to, że Tetris tam jest, to mnie tak ruch. Nawet dziś są w top 3 najlepiej sprzedających się gier. Ale akurat na to składa się inna rzecz. Nie, nie jest to wydanie trzech next genów. GTA Online. GTA 5 pojawiło się na PS3, Xbox 360, potem na PS4, Xbox One, potem na PC-ta, a potem na PS5, Xbox Series X i S. I to jest cały czas prawie ta sama gra. Miesiąc po podstawce GTA 5 pojawiło się GTA Online. Pełnoprawny, oficjalny tryb wieloosobowy od Rockstar. Ich prawdziwa żyła złota i powód, dla którego czekamy aż tak długo na nowe produkcje. Tryb choć na początku trochę pusty, bardzo hojnie dopieszczany i aktualizowany na przestrzeni lat. W niedługim odstępie czasu od premiery pojawiły się napady na banki, nowe tryby gry, misje, posiadłości, pojazdy i bronie. Oczywiście w pewnym momencie to już absurdalne pojemności jak latające motory, albo futurystyczny blaster o niebieskim kolorze z żółtą cewką jako lufa, który wystrzeliwuje impuls eksplodujący po kontakcie z czymkolwiek lub po krótkim czasie bez uderzenia w nic. Wygląda to trochę jakby przez brak pomysłu i chęć wydania większych pieniędzy gra obierała jakkolwiek absurdalną ścieżkę. Czy ja myślę, że to źle? Niby nie. Chociaż myślę, że GTA Online straciło po latach już tą swoją magię, bo niezbyt odczułem przyjemność z gry, kiedy po minucie od zalogowania wlatuje we mnie latające auto, albo wali we mnie atomówka. Ale to nie to w tym wszystkim jest najsmutniejsze. Najsmutniejszy jest brak obiecanych DLC do podstawki. Przynajmniej dla mnie. No ale to pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że GTA Online wypełniło im wystarczająco lukę finansową, którą chcieli jeszcze wydoić z tej gry. W związku z czym po prostu stwierdzili, totalnie się nam to nie opyla, skoro online kosi kasę. Więc przerzućmy to wszystko na GTA 6, co nie? Online nie jest aż takie tragiczne, tylko fajnie gdyby Rockstar ogarnęło tych cheaterów przez te 10 lat. Ale już chuj w te dodatki do GTA 5, bo przecież mamy GTA 6. Istnienie gry w fazie produkcyjnej zostało oficjalnie... Wybór muzyki do tego trailera był jednym z najlepszych, no, dobra nuta. ...stwierdzone w ogłoszeniu na oficjalnej stronie Rockstar Games 4 lutego 2022 roku. 18 września w sieci pojawiły się nieoficjalne nagrania z fazy produkcyjnej gry. Następnego dnia Rockstar dało oświadczenie i potwierdziło, że to faktycznie włamanie do ich sieci i ktoś nielegalnie wykradł materiały i informacje. Idąc do przodu ponad rok później, do 8 listopada 2023 roku, z okazji zbliżającej się 25. rocznicy założenia Rockstar Games, firma wydała oświadczenie, w którym zapowiedziała, że na początku grudnia wydadzą pierwszy trailer. Publikacja miała nastąpić 5 grudnia w godzinach popołudniowych, ale z uwagi na wyciek, Rockstar Games opublikowało zwiastun wcześniej niż planowano. To było przykre. Nie wiem, śmieć powinien naprawdę grubą grzywnę dostać. Chyba dostał, nie wiem. W każdym razie tam coś się dzieje w tej sprawie chyba. I bardzo dobrze. Jest hype, jakiś typ ci to wrzuca wcześniej i odbiera cały hype, bo wiesz, nie pójdzie to na główny kanał, nie zrobi to liczb odpowiednich, jakie zakładałeś. Od razu się rozwadnia ten cały jakby event. Nie wiem, dziwne to takie. Noc 5 grudnia. Także zapowiedź to ostatnie, na czym zostawili nas twórcy. Ale można z niej już trochę wywnioskować. Akcja gry będzie miała miejsce w Vice City i terenach stanu Leonida. Premiera gry odbędzie się w 2020. Akcja gry będzie miała miejsce w Vice City i terenach stanu... Tak, myślę, że w to zagram. No Leonida. Premiera gry odbędzie się w 2025 roku na platformę PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Zwiastun sugeruje, że głównymi postaciami gry będą Lucia oraz jej nienazwany partner. Gra zdecydowanie sprawia wrażenie największej, najbardziej dopracowanej gry z tej serii i zgaduje, że im bliżej do jej premiery, tym bardziej internet będzie płonął. W sieci jest już mnóstwo teorii na jej temat, ale to sobie oszczędzę, bo nie teoriami się w tym filmie zajmujemy. A, no i było jeszcze GTA The Trilogy The Definitive Edition. Co ty gadasz? Ja myślę, że to po prostu obraza dla marki, żeby umieszczać ją w filmie.
filmie jako oficjalną część historii, ale no jak dobra. Już bardzo chcecie o niej posłuchać, to zapraszam do kliknięcia w film na środku. Opisuję ją na samym początku tego odcinka. Chyba to oglądaliśmy. No i dobra, teraz już wiem, jak to wyglądało. Zagram sobie w GTA 4 albo 5, może przed 6, żeby sobie postrzelać się, pobawić. Czemu nie?